Cześć, witajcie. Witam Was w odcinku, który no, jest troszeczkę opóźniony, bo miał być tydzień temu, ale tak jak mówiłem, no, sporo materiału trzeba było przejrzeć, żeby te wszystkie koszty zliczyć, odnaleźć, przede wszystkim pogrupować i tak dalej. Udało mi się to, ja już wiem jaki jest wynik, a Was serdecznie zapraszam do oglądania całego odcinka, żeby się o tym przekonać. Na początek oczywiście tradycyjnie prośba o subskrypcję, komentarze i łapeczki w górę, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zaczynamy. Dobra, zaczniemy za chwilę odkrywanie powoli tej tajemnicy związanej z kosztami naszego domu. Tajemnicy mówię tak dlatego, że pewnie większość z Was czeka na tego typu odcinek, bo jest to taka powiedzmy jakaś sensacja, jakie wydatki zostały poniesione. Druga sprawa, pewnie też niektórzy, którzy zamierzają podjąć się budowę swojego domu, no są ciekawi ile ich to będzie kosztować, czy są w stanie podołać temu wyzwaniu, a tego typu materiały, mam nadzieję, w jakimś tam stopniu są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że zanim zaczęliśmy pracę w tym roku, tak, na początku właśnie roku 2023, no to nasz dom był jeszcze takim, powiedzmy, no bardzo w stanie surowym, nie? Dużo pomieszczeń, właściwie wszystkie pomieszczenia były oczywiście niewykończone, nie było jeszcze, właściwie było widać jeszcze taką miejscami konstrukcję, właściwie mam tutaj na myśli dach, no bo tam jeszcze nic nie było poprzykrywane. No a teraz na tym etapie, wtedy gdy nagrywam właśnie ten odcinek, no to znaczna część pomieszczeń jest już takimi pomieszczeniami wykończonymi. Praktycznie na gotowo, no bo jeszcze są, wiadomo, różne rzeczy, które trzeba porobić, ale z grubsza można powiedzieć, że już jest taki etap zakończony w wielu, wielu tych pomieszczeniach. Także jest spoko. No i w związku z tym, że tych prac było znaczna ilość i na takim już znacznym stopniu zaawansowania, no to te koszty też są, powiem Wam szczerze, znaczne. Dobra, żeby nie przedłużać, będziemy startować. Prace, podsumowywanie kosztów, jakie tutaj ponieśliśmy, zacząłem od prac związanych z izolacją poddasza, izolacją dachu. To są pierwsze odcinki po ostatniej wycenie z poprzedniego sezonu, czyli to mamy pracę z wełną, a skończywszy na pracach związanych z wykończeniem klatki schodowej, malowanie, tam też pachlowanie i tak dalej, no i na tym skończymy wycenę, bo to były ostatnie prace wykonane w roku 2023. Żeby już nie przedłużać, zaczniemy sobie tą wycenę. Wszystkie koszty pogrupowałem w takie, mam nadzieję, logiczne jakieś etapy, żeby łatwiej było zebrać poszczególne koszty danych materiałów. Wiadomo, nie wszystkie są używane tylko w danym i rzeczy, do których zostały przygrupowane, no ale jakoś to trzeba było podzielić i zebrać to do kupy. Także mam nadzieję, że udało mi się to w miarę tak logicznie ogarnąć. Mam nadzieję też, że niczego nie pominąłem, bo tych rachunków było naprawdę sporo z różnych źródeł, zarówno z aukcji w internecie, w jakichś sklepach branżowych, sklepach stacjonarnych, marketach, nie marketach. Także było tego zarówno fizycznie, jak i elektronicznie sporo, no ale chyba udało się to w jakiś tam sposób ogarnąć i mam nadzieję, że nie są te koszty jakieś zaniżone i że wszystko mam, co chciałem zebrać. Ok, mamy pierwszy etap, o którym mówiłem, czyli izolacja poddasza. Tutaj to jest głównym
składnikiem tego etapu, czyli właściwie głównym kosztem, to wełna. Wełna z firmy Rockwool, tak jak widzieliście na filmach, które tego etapu dotyczyły. Na te koszty tej izolacji oprócz wełny składają się jeszcze jakiś sznurek, skoble, kombinezon, który musiałem też zakupić, żeby te prace dało się w jakiś tam sposób wykonywać. I to mamy koszt tego etapu 19 500 zł. Tak jak mówię, to jest głównie wełna i wiadomo, różne jakieś takie tam akcesoria potrzebne do wykonania tego etapu. Następnym etapem są sufity podwieszane. Na pewno będziecie pytać, jaka powierzchnia jest tego, około 280 m2. Policzyłem to na podstawie zużytych płyt. Mniej więcej tyle tego było. Znaczy płyt było troszkę więcej, ale tam też jakieś słupy, jakieś rzeczy były. No troszeczkę ująłem, żeby te sufity, które Was pewnie interesują, miały tak po prostu, były bardziej dokładnie policzone. Czyli 280 m2 sufitów. No i koszty. Koszty z sufitami podwieszanymi. Na te koszty składają się płyty, wiadomo, wkręty, profile, wieszaki, różnego rodzaju łączniki. Zawarłem tam też folię izolacyjną, tą paroizolacyjną żółtą, taśmy, które użyte są do sklejania tej folii, jakieś taśmy akustyczne pod profile, kołki, tego też sporo było. I to wszystko kosztowało 9900 zł. Tak to mniej więcej wyszło. Dobra, jak były sufity podwieszane, to od razu zrobimy sobie szpachlowanie i gładzie, bo to takie powiązane raczej tematycznie. Te sufity podwieszane to są gołe sufity po przykręceniu płyt, tak? Następnie mamy etap szpachlowania i gładzi, który kosztował 2575 zł. No i tam wiadomo, szpachle, gładzie, masy, grunty i tak dalej. Te dwa etapy, zrobię sobie wycenę. Łączną możecie sobie oczywiście tutaj policzyć, ile tego było i tak dalej. Natomiast będzie taki odcinek w późniejszym czasie z wyceny takiej łącznej, rozbitej na poszczególne koszty. Ile kosztowały poszczególne elementy, jak to wyglądało cenowo. Jeśli kogoś to będzie interesować, to taki odcinek powstanie. Dobra, czyli mamy sufity ogarnięte, tak myślę, kompleksowo. Jesteśmy teraz na etapie rekuperacji. To jeszcze tam było pod tymi sufitami głównie ukryte. Rekuperacja 14 429,65 zł. Kto jest ciekawy, co wchodziło w ten koszt, to zapraszam do odcinka poświęconego wycenie właśnie rekuperacji. Tam to było wszystko wymienione. Dobra, następnym takim logicznym etapem to malowanie. I mamy tutaj malowanie zarówno sufitów, jak i ścian w całym domu. Wy nie widzieliście, natomiast część pokoi mam już pomalowane. Tak jak mogliście zobaczyć, jeszcze tutaj część pokoi nie jest gotowa. Natomiast materiał jeszcze mam tak, że powinien mi wystarczyć na wszystkie pokoje. Zarówno jeśli chodzi o gładzie, tak i malowanie. Farby mam kupione też już na myślę, wszystkie pokoje powinny wystarczyć. Także wliczam to od razu już teraz, żeby nie rozdzielać tego na jakieś tam, nie dokładać po prostu kosztów do przyszłych wycen jednej puszki farby, nie? Więc mam już to pokupywane, mam nadzieję, że mi to wszystko wystarczy, więc wliczam to w wycenę tego roku. No a pomalować czy tam dorobić, no to będę musiał te prace dorobić, ale materiał już jest kupiony, także wliczam to już przy tej wycenie, żeby to wszystko ogarnąć. No i malowanie. Powiem Wam szczerze, że zaskoczyłem się w sklepach, kupując farby, że jest to aż taki drogi temat, bo te farby naprawdę kosztują sporo. Jeszcze jakby tak wybrał faktycznie jakieś takie topowe produkty, to byłoby tego jeszcze więcej.
ale koszt wszystkich farb na sufity i na ściany to jest 1570 zł. Tam do tego też dochodzą jakieś taśmy zabezpieczające tam do malowania, te odcinające, jakieś folie ochronne i tak dalej. Wałki, nie wałki. To jest taki koszt. Dobrze, następnym etapem to powiedzmy, że będą płytki. Płytki na podłogach. Tu już nie są wszystkie podłogi, to jest właśnie tylko kuchnia. Tam hol, spiżarka, kuchnia, mozaika. Czyli te płytki, które widzieliście, które były wykonywane w roku 2023. Jeszcze kleje, fugi, silikony, podkolor fugi i tak dalej. To mamy 4942 zł. Następnym etapem, jak już tak jesteśmy, no to mamy kuchnię. I tu są, to są zarówno meble i sprzęt do kuchni, czyli AGD. Meble w kuchni widzieliście, ile kosztowały. Nie wiecie, ile kosztował mnie sprzęt. Łączny koszt tego wszystkiego, całego wyposażenia kuchni, to 30 101 zł. Tam 16 000 bodajże były meble. Pozostała część to jest AGD, czyli zmywarka, lodówka. No jeszcze pralka, w kuchni pralki nie ma, ale to jest koszt tego sprzętu, piekarnik, płyta gazowa, okap, zlew, bateria, jakieś tam wszystkie zawory, podłączenia i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby kuchnia była funkcjonalna, to jest ten koszt. 30 101 zł. Dobra, następnym takim dość sporym etapem to oświetlenie. Oświetlenie w salonie, oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach, bo to jest zarówno lampy do spiżarki, do holu, do kotłowni, na klatkę schodową, do pokojów dzieci i sypialnia. Na ten moment wszystko, co mam kupione, to jest ten koszt. Jeszcze tam pewnie jakieś oświetlenie, jakieś lampy będą, no ale to już trudno. Na ten moment wszystkie lampy, które mam kupione i wszystkie włączniki i wszystkie gniazdka na cały dom już tutaj, to jest 3539 zł. Kolejne zaskoczenie z mojej strony, no bo jest tego sporo. Samych gniazdek to jest chyba same gniazdka i włączniki, o ile dobrze kojarzę, no to jest prawie 1300 zł. To jest masakra. To naprawdę jestem zaskoczony, a nie kupowałem jakichś wygórowanych jakichś tutaj osprzętów. Jak jesteście ciekawi, to mogę zrobić wycenę, ile tego wszystkiego było, jakie produkty, jakie marki. Już tak kupowałem w internecie, bo jest taniej niż stacjonarnie, no ale naprawdę koszty nieziemskie. Dobra, mamy płytki na podłodze w kuchni i w kotłowni, to więc podliczmy teraz koszty pozostałych podłóg. Tutaj na pozostałej części, tam gdzie nie ma płytek, będą panele. Tak z grubsza licząc jest tego około 125 metrów kwadratowych, zarówno na parterze, jak i na poddaszu łącznie. Panele i podkład pod panele kosztował nas 11 191 zł i 20 groszy. To jest taki koszt. Dobra, wchodzimy teraz do łazienki. Tam te prace nie zostały zakończone wszystkie na 100% w zeszłym roku. Łazienka jeszcze nie jest gotowa. Natomiast co zostało zrobione? Został zabudowany stelaż podtynkowy i została wykonana izolacja łazienki. Te prace widzieliście, to zostało zrobione i to był koszt 2765 zł. To mamy ten etap. Teraz tak. Futryny i drzwi wewnętrzne. Mam tutaj na myśli wszystkie futryny i wszystkie drzwi wewnętrzne w moim domu.
zarówno drzwi pomiędzy garażem i kotłownią, pomiędzy kotłownią i tam resztą domu, wszystkie drzwi do pokoi, jakieś tam do piwnicy i tak dalej, wszystkie drzwi wewnątrz domu, to były różnego rodzaju drzwi, tak jak widzieliście te do spiżarki, które montowałem, MDF-y, jak i metalowe drzwi takie z ramą metalową pomiędzy garażem i kotłownią, takie techniczne. Mam też drzwi, które nie pokazywałem Wam, jak montuję. Nie wiem, czy gdzieś Wam pokazywałem. Może będzie jakaś okazja, jeszcze to Wam pokażę. Takie drzwi drewniane, ale takie wewnętrzne, coś jak ala w mieszkaniach wewnątrzklatkowe, coś takiego. Bo to są właściwie chyba tego typu drzwi, takie wewnętrzno-zewnętrzne, nazwijmy to. Też takie lepsze drzwi, które oddzielają tam po prostu część domu, która ma wentylację grawitacyjną od mechanicznej, czyli te pomieszczenia techniczne, piwniczne, jak i garażowe od tych pomieszczeń mieszkalnych. Czyli tam dałem sobie takie drzwi z uszczelkami, którymi oddzielą właśnie te dwie strefy wentylacyjne. Wszystkie te drzwi, wszystkie akcesoria montażowe, jakieś pianki, wkręty montażowe, kołki, kotwy i tak dalej, kosztowały mnie 14,5 tysiąca. To jest koszt tych wszystkich tutaj drzwi. Nie wszystkie zostały zamontowane, rzecz jasna, w roku 2023, ale to wszystko jest zakupione. Część, widzieliście, była montowana, więc nie będę już tutaj wracać jakoś do tych kosztów, żeby później się nie pomylić i dwa razy nie policzyć przy jakiejś wycenie danego etapu. Wszystkie drzwi na wszystkie pomieszczenia w moim domu zostały zakupione, więc są podliczone. Teraz tak, ostatni taki wielki etap to schody. Schody widzieliście, ile kosztowały, jak wyglądają. Tu mamy koszt 40 108 zł. Kto jest ciekawy, zapraszam do odcinka z wyceny. I zostały jeszcze też, tak widzę, że pojawiał się tutaj w wycenach, w tych moich fakturach, koszt płyt OSB na poddasze. Mogłem to tam gdzieś ująć, ale jest znaczny koszt. To jest 2602 zł. To jest koszt tych płyt, które tam są na górze wyniesione. Tam to nie zostało jeszcze do końca wykonane, ale płyty są kupione, są na górze. Pojawiały się na jakichś fakturach. Więc też to podliczyłem, żeby tam później o tym nie zapomnieć. I myślę, że to wszystko. Tak szybko sobie przelecę teraz jeszcze tą moją listę, ale chyba żadnego etapu nie pominąłem. Więc tak. Podsumowując, wszystkie koszty poniesione w roku 2023 zamknęły się w kwocie 158 221 zł i 85 groszy. Sporo. Sporo tego było. Powiem Wam szczerze. No zbierało się, wiadomo, są takie etapy, które kosztowały, więc no, musiało się to uzbierać. Dodając do tego dotychczasowe koszty z poprzednich lat, czyli tak jak Wam wspomniałem w tym poście, w którym mówiłem, że się nie wyrobię na poprzednią niedzielę, czyli tam był koszt 456 397 zł i łączna suma wszystkich wydatków dotyczących naszej budowy, jakie ponieśliśmy do tego etapu, do tego momentu, czyli do zakończenia roku 2023, 614 618 zł i 85 groszy. Zapraszam do aktywnego udziału w komentowaniu, czy sporo, czy tak przypuszczaliście, czy można było taniej, czy na podobnym etapie Wy mieliście wyższe czy niższe koszty. No wiadomo, tak jak mówię, tutaj dużo zależało od wyboru pogodzenia jakości materiałów z kosztami, tak? Bo można było, tak jak mówię, można było kupić tańsze materiały i te koszty byłyby może niższe. Tu już wchodzimy też w etap wykończenia, to już tutaj kwestia gustu i widzimisię. Też odgrywa dużą rolę, bo te
produkty, jedne są tańsze, drugie są droższe. To już jest takie tutaj bardzo płynne, te koszty. Można zejść niżej, można było wejść jeszcze wyżej, no ale tak to wyglądało u nas. Dobra, kończę ten odcinek, tak to się u nas kształtowało. Tajemnica odkryta, no i trzeba brać je za kolejne etapy, kolejne prace i dokładać jeszcze do tego wora. Trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na kolejne moje filmy. Oglądajcie też to, co już na kanale się znajduje. Komentujcie, dajcie łapkę w górę. Ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!